dzisiejszym przygotuję błyskawiczny, dietetyczny krem z warzyw na samych naturalnych składnikach. Bez dodatku soli, bulionu ani kostek rosołowych. A wszystkich nowych widzów zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Do wykonania zupy potrzebne nam będą warzywa, kilka marchewek, seler, pietruszka, por, kilka łodyg selera naciowego, ja dodam jeszcze kilka ząbków czosnku oraz korzeń imbiru, a także trochę fasolki szparagowej oraz kilka różyczek kalafiora i brokuła. Ponadto potrzebujemy sosu sojowego, będziemy go używać zamiast soli, pieprzu, przypraw takich jak chili, kurkuma, czosnek granulowany, papryka wędzona, a także taka mieszanka zioła kuchni polskiej. Tutaj jest głównie natka pietruszki, koperek, lubczyk. Na wierzch do udekorowania naszej zupy możemy zastosować kiełki, ja kupiłam kiełki lucerny, jogurt naturalny oraz groszek ptysiowy. Zaczynamy od pokrojenia imbiru oraz czosnku w cieniutkie plasterki. Następnie kroimy w kostkę obraną i umytą włoszczyzną. Kostka nie musi być mała, może być średniej wielkości, ponieważ i tak wszystkie warzywa będziemy potem miksować. Następnie pora kroimy w cieniutkie plasterki. A na koniec kroimy w plasterki również łodygi selera naciowego. Do garnka, w którym będziemy gotować naszą zupę, wlewamy kilka kropli oliwy z oliwek i rozgrzewamy ją. Radzę przygotować sobie od razu większy garnek do gotowania, gdyż w garnku zupkę będziemy również miksować blenderem. I żeby było nam łatwiej, garnek powinien być wyższy, żeby zupka się nie wychlapywała podczas miksowania. Na rozgrzaną oliwę wrzucamy czosnek wraz z imbirem i delikatnie przesmażamy. Po chwili dodajemy pokrojonego pora i również mieszamy i przesmażamy. Następnie dodajemy pokrojonego selera naciowego. Również wszystko mieszamy i chwilę przesmażamy. Następnie dodajemy pozostałą pokrojoną w kostkę włoszczyznę. Mieszamy. Dodajemy kilka kropli sosu sojowego. Mieszamy oraz dodajemy przyprawy. Ponownie mieszamy i chwilkę jeszcze wszystko podsmażamy. Ciągle mieszając, żeby warzywa nie przywarły nam do garnka. Ja dodaję jeszcze brokuły i fasolkę. Przesmażone warzywa zalewamy wodą i gotujemy do miękkości. Zajmie nam to około 20-25 minut. Zupkę możemy przykryć. Jeśli chodzi o samo gotowanie, to taka mała podpowiedź. Najpierw doprowadzamy zupkę do wrzenia na
dużym ogniu. Jak zacznie wrzeć, zmniejszamy ogień praktycznie do minimum i gotujemy ją jeszcze przez 10-15 minut. Warzywa zmiękły, więc nasza zupa jest już praktycznie gotowa. Możemy doprawić ją jeszcze delikatnie do smaku kilkoma kroplami sosu sojowego oraz szczyptą świeżo zmielonego pieprzu. Mieszamy. Wyłączamy ogień i powoli będziemy zabierać się za miksowanie. Tak jak wspominałam wcześniej, zupę najlepiej zmiksować jest w garnku, w którym się gotowała. Ja użyję do tego najprostszego blendera ręcznego. Zupkę mamy już zmiksowaną. Gotową zupkę przelewamy na talerz. Zupka wychodzi dość pikantna, więc jeżeli ktoś preferuje łagodniejszy smak, należy wspomnianą wcześniej papryczkę chili zastąpić papryką słodką mieloną. Zupę możemy udekorować według uznania. Ja proponuję kleksa jogurtu naturalnego, garstkę kiełków lucerny, garstkę wcześniej uprażonych pestek słonecznika oraz płatków migdałowych. Szczyptę świeżo zmielonego pieprzu, a na wierzch kilka groszków rysiowych. I tak finalnie prezentuje się błyskawiczna, dietetyczna zupka krem z warzyw. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Smacznego!